Cześć. Cześć. Witamy Was bardzo serdecznie w czwartek 13 maja. Słuchajcie, dzisiaj w Holandii mamy święto religijne, niebowstąpienie Jezusa Chrystusa i dzięki temu mamy dzień wolny i wykorzystaliśmy to świetnie, ponieważ mamy cudowną pogodę i pojechaliśmy do Amsterdamu razem z rodzicami do Rendy. Pomysł był taki, żeby zwiedzić Amstel Park. O tym parku za chwileczkę Wam opowie Dorenda. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że wybraliśmy się szczególnie dlatego, że kwitną rododendrony, ale tak się zdarzyło, że jeszcze nie wszystkie, więc coś Wam z tego pokażemy, ale pewnie będzie trzeba tutaj za jakiś czas jeszcze wrócić. Tak. Więc co to za park? Amstel Park jest park, który został zaprojektowany z okazji Floriady w 72 roku. To jest takie duże expo, taka ekspozycja związana z kwiatami i roślinami. I po prostu to jest co 10 lat się odbywa tu w Holandii. To był akurat drugi raz, kiedy się odbył. I zrobili park z różnymi częściami o różnej tematyce i jedna z tych części to jest właśnie Dolina Rododendronów, gdzie rośnie ponad 8 tysięcy rododendronów, ponad 130 parę gatunków. No i w kwietniu i w maju kwitną, tylko że się zdarzyło tak, że kwiecień w tym roku był bardzo zimny i wszystko później kwitnie, więc musimy za parę tygodni jeszcze wrócić. Tak, tak. Słuchajcie, wykorzystamy tą okazję, że jesteśmy w Amsterdamie. W sumie to nie jest tak daleko od Montfort, bo jakieś 40 km samochodem jadąc autostradą to jest pół godzinki drogi, ale wybierzemy się też dzisiaj do Starówki, więc też coś Wam z tego pokażemy, tylko najprawdopodobniej w kolejnym vlogu. Także z tego dzisiejszego wyjazdu czwartkowego powstaną dwa filmy. Renda, za czym ta kolejka? Tak, za kawę. I wejście do parku z minigolfem. Ten park w ogóle to jest chyba drugi największy park w Amsterdamie. Ma 45 hektarów. I leży prawie na obrzeżach, w południowej części. Jak zbudowali park, to w ogóle tutaj miasto się kończyło i dlatego tutaj było miasto, miejsce oczywiście. Ale teraz już trochę więcej dookoła zbudowali. A tutaj jest, no jak już mówiłam, są różne części. Na przykład jest ogród japoński, jest właśnie ten z rododendronami, z różami, z daliami, jest oranżeria. Ale też jest miejsce, gdzie można grać w minigolf, jeździ kolejka wąskotorowa i jest plac zabaw, jest miejsce na różne wystawy, więc dużo się tutaj dzieje. Dużo fajnych zakamarków ma ten park. Mi przypomina troszkę krakowski Park Jordana. Kto był w Krakowie i był w Parku Jordana, no to może jakieś takie podobieństwo mu się nasunąć. I przede wszystkim jest dużo przestrzeni. Jakieś takie łąki, już wszystko ładnie widzicie, trawka wystrzyżona. No i chyba jeśli chodzi o wegetację roślin, no to nie wiem jak w Polsce, bo trudno im powiedzieć. Z tego co słyszałem, to dopiero trawa zaczyna rosnąć, a tutaj już w niektórych miejscach były pierwsze sianokosy, także tu zaczyna po prostu wszystko troszeczkę szybciej rosnąć. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, jak ptaszki śpiewają. No, pięknie śpiewają, tak. I często też bardzo ładnie pachnie. Tak. Jak są jakieś kwitnące drzewa czy krzaki. Tak, dużo kwitnie. A u nas z kolei od 3 dni zawsze w nocy żaby dają koncert. No, jak się uda, to jakoś Wam spróbuję to nagrać. O, wiecie o co chodzi. A całą noc? Tak, do rana. Dokąd słońce nie wyjdzie. Tu są te tory, po których teraz idziemy, to opowiedz coś o nich. No, mi się wydaje, że w tym sezonie nic nie jeździ, bo wygląda trochę zarośnięte, ale ogólnie chyba są działające i było zbudowane po to, żeby wozić ludzi, którzy odwiedzili tą Floriadę w pierwszym roku, żeby im włożyć po całej wystawie po prostu, żeby nie musieli się nachodzić za dużo.
Czyli pełnią po prostu funkcję taką do turystyczną. Nie były tutaj żadne drzewa, towary, jakieś inne rzeczy wożone? Nie. Turystyczna. Zobaczcie, tutaj całe pole czosnku niedźwiedziego. To chyba można zjeść. No oprócz fajnych i ładnych miejsc w tym parku, których jest bardzo dużo, też jest tutaj miejsce pamięci. W tym miejscu pod koniec II wojny światowej 140 mężczyzn zostało zastrzelonych przez Niemców. I dla każdego zidentyfikowanego mężczyznę postawili tutaj krzesło. A po kształcie można widzieć, w jakim wieku oni byli. Jak jest takie krzesło zwykłe, to poniżej 30 lat. Jak jest takie z oparciami, to w 40 parę lat mieli, 40 ileś, a jak jest takie wygodniejsze jeszcze, to powyżej 40 lat. Pod spodem jest napisane każdego imię, nazwisko i kiedy się urodzili i zastrzeleni. Czy zmarli wszyscy tego samego dnia? Nie tego samego, ale dużo tak. Czyli to nie było, w krótkim okresie. Nie było to rozstrzelanie jakby jednego dnia, tylko w ciągu jakiegoś tam krótkiego czasu. Tak, a to jest największe miejsce, gdzie najwięcej osób zostało zastrzelono w Amsterdamie, w jednym miejscu. Na każdym krześle leżą kwiaty. One nie leżą tutaj na co dzień, ale prawie ponad tygodniu temu było święto Doden Herdenking, czyli upamiętnienie zmarłych z II wojny światowej. Wtedy to tutaj podejrzewam, że była jakaś ceremonia i położyli te kwiaty. To jest to święto, co widzieliśmy w telewizji, że król przemawiał, tak? On nie przemawiał. Nie. Składał... Bardzo dużo ludzi przemawiało, ale król nie. Ale składał wieńce, nie? Tak. Czy będziemy tam dzisiaj? Myślę, że tak. Oczywiście nie wiemy dokładnie, dlaczego każdy z nich został zastrzelony, ale podejrzewam, że zrobili po prostu coś, czego nie wolno. Może pomagali Żydom, może nie zgłosili się, żeby walczyć albo pracować dla Niemców. Nie wiadomo dokładnie, ale tak po nazwiskach sądząc, to są po prostu Holendrzy, którzy tutaj pewnie mieszkali. Ale Holendrzy, nie nazwiska żydowskie na przykład, holenderskie? Jedno nazwisko widziałam, które często jest żydowskie, ale resztę to specjalnie nie kojarzę. Wyszliśmy na chwilę z parku, tu jest wejście, Amstel Park. A tutaj obok jest rzeka Amstel i też jest Amsterdam, kiedyś nazwana Amstelredam. Jak słyszycie, to wszystko jest związane, te wszystkie nazwy, z rzeką Amstel, które było pierwsze z tych wszystkich. Po prostu nad rzeką Amstel zbudowano kiedyś Amstel... Dambę to jest zapora? Dambę, czyli zapora, tak. Zagrodzili rzekę i to było Dam, Amsterdam i to skrócili do Amsterdam. Także do parku Amstel, do Doliny Rododendronów będziemy musieli jeszcze wrócić, jak wszystkie zakwitną. Tymczasem opuszczamy park i będziemy jechać, słuchajcie, do centrum Amsterdamu, ale to już zobaczycie w kolejnym vlogu, który tak naprawdę nagramy za chwilę, ale pokażemy wam go w kolejnym odcinku. Także zostańcie z nami, oglądajcie nasz kanał, subskrybujcie, lajkujcie i bawcie się przede wszystkim dobrze razem z nami, tak jak my bawimy się świetnie z wami. Pa! Pa!